kadrze mamy Adriana, więc odcinek historyczny. Ratusz wybił 13:30 właśnie. Zobaczymy, o czym dzisiaj się dowiemy ciekawym. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Normalnie punkt dzisiaj. No, idealnie. No, to wystartowaliśmy. My jesteśmy na rynku i spoglądamy... O, może tak. Tam jest kino pod Zamcze, tam jest ratusz, wskaźnik mój palcowy wam pokazuję, używam go. Tu jest pomniczek, a tam jest kościół. Więc co nam powiesz, Adrian, ciekawego? No dzisiaj będziemy szukać śladów najstarszych kamienic, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Te najstarsze, które istniały w rynku lub w jego najbliższej okolicy, w okolicy Wzgórza Zamkowego, no dzisiaj niestety nie istnieją. One stały częściowo przy ulicy Zamkowej, częściowo przy dawnym placu zamkowym, no ale w 1945 roku niestety uległy zniszczeniu, a w latach 50. zostały rozebrane. Ta najstarsza lub jedna z najstarszych kamienic znajdowała się tutaj, gdzie stoi obecnie pawilon restauracji pod zamkiem. Tutaj, gdzie jest ten pawilon, ten szary, tak? Dokładnie. I tu stała kamienica najstarsza, tak, którą miałeś. Najstarsza bądź jedna z najstarszych. No, udokumentowaną. No okej, okay, dobra, fajnie. Ale dzisiaj będziemy szukać tych najstarszych, czy też jednej z najstarszych, która przetrwała do dnia dzisiejszego. No i te najstarsze skupione są właśnie tutaj, w tym bloku śródrynkowym, przy ratuszu. One oczywiście dzisiaj nie są, że tak powiem, identyczne z tym, kiedy powstawały, bo kilkakrotnie były od czasu swojego powstania przebudowywane, ulegały pożarom jak cały rynek. No i mamy udokumentowane, że tutaj biskup Marcin Gerstmann, ten sam, który ufundował zegary słoneczne, które obecnie są zainstalowane na budynku ratusza, on ufundował większość tych kamienic pod koniec XVI wieku. I tutaj zlokalizowane były m.in. jatki mięsne i jatki rzemieślnicze. Jak później podejdziemy z drugiej strony, to pokażę. To są kamienice rzemieślników. Specjalne kamienice wyposażone w taki sposób, że rzemieślnicy mogli prowadzić tutaj sprzedaż m.in. mięsa, no i piekarze. Piekarze również tutaj byli zrzeszeni. A, czyli nie tak jak teraz jest, że na górze się mieszka, na dole mieszka ktokolwiek, a na dole jest jakikolwiek sklep. Tak. Cała kamienica dokładnie w jednym celu. Dokładnie tak. No i jeszcze przed wojną, to też jest udokumentowane, jeszcze przed 1945 rokiem, na pewno do 1938 roku, na jednej z tych kamienic był symbol powstania tych jatek mięsnych i piekarskich, tablica fundacyjna z 1587 roku. Kilkanaście lat, nie myślałem, że w ogóle zachowała się jakakolwiek fotografia prezentująca tą tablicę, bo jeszcze kilka lat temu była tylko informacja źródłowa, co na tej tablicy, jaka inskrypcja znajdowała się na tej tablicy, ale szczerze mówiąc nawet nie poszukiwałem specjalnie jakiejkolwiek fotografii. I kilka lat temu, dokładnie w 2018 roku, przy kwerendzie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu udało się, szukając zupełnie czego innego, udało się odnaleźć aż dwie fotografie ukazujące tą tablicę. I no, niestety nie wiemy, co dalej się stało z tą tablicą. No i w poszukiwaniu tych najstarszych kamienic, tak jak mówiłem, dzisiaj te najstarsze znajdują się, skupione są właśnie tutaj, ten blok śródrynkowy, to jest XVII-XVIII wiek. Oczywiście kilkakrotnie od XVII do XX wieku te kamienice były przebudowywane. No i mamy tutaj przykład, świeżo po remoncie wyremontowana skrajna kamienica po lewej stronie. No i mamy dla porównania, jedna z najstarszych fotografii prezentująca blok śródrynkowy, to są początki, pierwsze lata XX wieku, no i doskonale widać, co było na tej kamienicy. Kamienica miała dosyć bogaty detal architektoniczny, czyli te typowe barokowe łuki nad oknami i wejście pierwotnie, tu tego nie widać niestety, bo drzewa zasłaniają. Tutaj obok
stały aż trzy, rosły trzy drzewa i wejście właśnie było od pierwotnie właśnie od tej strony. No i w latach 30. przyszedł okres, moment przebudowy tej kamienicy, czyli zdemontowano w całości ten detal i zamurowano to oryginalne wejście, które znajdowało się właśnie tutaj od strony południowej. Aha. I przebudowa nastąpiła w taki sposób, że w 1935 roku kamienica wyglądała tak, czyli już detale zniknęły. Bez detalu, a wejście było nieco cofnięte i znajdowało się w samym rogu. Na rogu, no. Tutaj zlokalizowana była kawiarnia, no i to wejście na rogu było do około 1942-43 roku. No i tu doskonale właśnie to widać. A też ciekawa fotografia ujmująca figurę maryjną świeżo po renowacji w 1935 roku. No, jeszcze jak aniołki były. Prawda. Aniołki pewnego współczesnego wieczoru zniknęły. Dokładnie tak. No i pięknie widać też czytelnie wszystkie inskrypcje. I mamy nowe ujęcie. Najstarszych kamienic w rynku ogólnie moglibyśmy również szukać w Pierzei Północnej. No tam niestety już w 1945 roku... Tak jak tutaj ta strzałka, tak? Dokładnie tak. Tutaj ta strzałka wskazuje na... To była jedna z kamienic, która posiadała typowy renesansowy szczyt. Dzisiaj takie kamienice między innymi możemy odnaleźć na rynku w Paczkowie, ale również coś takiego było tutaj w Podmuchowie. No niestety ta zabudowa zmieniła się znacznie po pożarze, który wybuchł w 1877 roku. No i to jest jedyna jak do tej pory zachowana fotografia sprzed tego pożaru i doskonale tutaj widać tylko fragment tej Pierzei Północnej. Do tej pory nie udało się odnaleźć fotografii, które prezentowałyby w całości tą część miasta przed właśnie pożarem. Być może gdzieś w archiwum takie fotografie leżą i czekają na swoje odkrycie. No ale po tym pożarze część północną, tą zabudowę kamienic odbudowano płaskimi szczytami. To jest fotografia wykonana kilka lat po tym pożarze. To jest jeszcze koniec XIX wieku. No okej, okay, a wciąż lepiej niż teraz. Prawda? Wciąż są jakieś detale faktycznie. Tak. Teraz to socrealizm. Także tu widzimy jedną z później, jeszcze przed remontem, który miał miejsce w latach 20. XX wieku, w tej kamienicy mieścił się słynny hotel pod Złotą Gwiazdą. Ale jakie ujęcie, to jakiś dzieciak sobie tak, na randomie tak. Stoi, to jakieś dziewczynki w fartuszkach, to jacyś policjanci chyba, czy jacyś tak, tak. Albo strażnicy miejsce też no, może. Coś takiego. Także jak widać sporo się zmieniło. No i częściowo faktycznie jakbyśmy mieli szukać tych najstarszych kamienic, to tak jak wspominałem, ulica Zamkowa, Pierzeja Północna rynku do końca XIX wieku. No a dzisiaj te najstarsze kamienice znajdują się właśnie tutaj, przy ratuszu, tak zwanym Śródrynku. Okej, okay, teraz rynek Rycina z XVIII wieku, tak? Najstarsza rycina prezentująca w całości założenie miejskie. To jest około rok 1730. Grafika wykonana przez Fryderyka Bernarda Wernera, znajdująca się w topografii Śląska. No i tu doskonale widzimy Śródrynek. Wówczas jeszcze miejski pręgierz, który znajdował się nieopodal no. Nas. Obie fontanny, które już wówczas istniały obok tej. Właśnie stoimy. Tak. Zabudowa ulicy Zamkowej, nawet jest ujęcie Zamku Dolnego, to jest Zamek Dolny, ale jak widać artysta, który przedstawił tą grafikę, no uznał, że ten obiekt nie jest godny, że tak powiem, większego zaprezentowania i opisania. No i jak widać sam zamek górujący nad miastem wówczas w pełnej krasie, to był ostatni okres prosperity tego obiektu przed pierwszą wojną śląską. No i doskonale widzimy zabudowę Pierzei Północnej, Pierzei Wschodniej i częściowo tutaj mamy
fragment tych najstarszych kamienic ulicy Zamkowej. I tak dla porównania. No o, jakieś. A mamy ujęcie i potwierdzenie, że już wówczas istniała. Aha, między innymi. To jest perspektywa, tak jakbyśmy stali między tymi dwoma budyneczkami. Zgadza tak? się, dokładnie tak. O, pokazuję na tym. Między tymi dwoma i zaglądamy tutaj. I to jest widok właśnie spod, patrząc spod Zamku Dolnego, czyli spod Urzędu Miejskiego. No. Ale ta kamienica też była przebudowana. To jest już po przebudowie w latach 30. A przed przebudową wyglądała tak. No. Istne wall cable city, jak to mawiają. Czyli, że samochodem się ciężko przejeżdżało, ale na rowerku, na piechotę. To już by się dało śmigać. No i tutaj mamy ujęcie w pełnej krasie tej jednej z najstarszych kamienic, która stała w rynku. Tam gdzie restauracja teraz. Tak. No, no, no. Fajnie. Teraz jesteśmy od tej strony właśnie tej spalonej pierzei tego socrealizmu. I tu mamy uliczkę między tymi kamieniczkami a ratuszem, zaplecze ratusza. No i ta uliczka niestety bardzo rzadko była ujmowana na jakichkolwiek fotografiach. Tutaj w tej kamienicy do 1945 roku pierwotnie istniał miejski browar. Później od drugiej strony, tam gdzie obecnie jest Agencja Ubezpieczeniowa PZU, było wejście do kawiarni Stadtbrauerei, czyli kawiarnia browar miejski. No i tak jak wspominałem, właśnie w dużej mierze tą część rynku ufundował Marcin Gerstmann w 1587 roku, o czym mówiła właśnie ta tablica. I ta tablica... Która? Dolna, górna? Tak, to jest fotografia tej samej tablicy. Aha, pod jednym kątem. Tylko mamy, trochę. Jak zwrócimy uwagę, mamy tablicę sprzed renowacji i po renowacji. To jest 1938 rok, ta fotografia była wykonana w 1938 roku i jeśli wierząc opisowi artykułu Gerarda Riedigera z 1934 roku, ta tablica znajdowała się na szczycie browaru miejskiego. Tylko teraz tak, ta kamienica była ujmowana na fotografiach i na pocztówkach. I no niestety nie było, nie widać tej tablicy. Tablica najprawdopodobniej była tutaj. Gdzieś tutaj, na tej kamienicy. Trudno powiedzieć, w którym faktycznie miejscu. No jeśli wierzyć opisowi, z 1934 roku jeszcze ta tablica była. Tylko nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić albo temu zaprzeczyć, ponieważ no, nie mamy żadnych fotografii, które by temu potwierdziły lub też temu zaprzeczyły. No. I czy faktycznie sam autor tego artykułu, który opisuje lokalizację tej tablicy, czy faktycznie oglądał ją fizycznie. Bo artykuł nie jest niestety... No są to tylko słowa, nie są one opatrzone żadnymi fotografiami, także trudno tutaj to potwierdzić. No i nie wiemy faktycznie, czy ta tablica, co się stało z tą tablicą, czy została ona zdemontowana jeszcze przed 45 rokiem, czy przetrwała 45 rok i co się z nią stało, także to jest jeszcze sprawa do wyjaśnienia. Ale akurat widzę na tych zdjęciach porównawczych, że renowacja tym razem się chyba udała. Tak. Tym razem miało to sens. No i niestety szkoda, że obie fotografie są zbliżeniem i ujęciem tylko tablicy, bo gdybyśmy mieli jakiś punkt odniesienia, to moglibyśmy też określić, gdzie faktycznie ta tablica się znajdowała. Okej, czyli w haśle najstarsze kamienice w Odmuchowie, które istnieją, to jest któraś z tych, na które teraz spoglądamy. A historycznie to kamieniczki za nimi, po drugiej stronie rynku, albo gdzieś tutaj. Te okolice z tej pierzei nic nie przetrwało. No, tutaj niestety, wszystko niestety zostało zbombardowane i później rozebrane. No więc tak mniej więcej wygląda historia zabudowy Otmuchowie. Także dzięki Adrian za, dzięki wielkie za opowieść, za materiały i zobaczymy się na następnym odcinku pewnie którymś. Dzięki. Dokładnie, tak, dzięki. Hej.